Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części konferencji tutaj na terenie gminy Ujazd, która jest poświęcona kolejnej inwestycji, jaką realizuje powiat tomaszowski tutaj właśnie w tym miejscu, czyli w miejscowości Stasiolas. To jest, proszę Państwa, inwestycja dotycząca modernizacji drogi przebiegającej przez tą miejscowość łączącą gminy Będków i gminy Ujazd. Wartość inwestycji prawie 1 000 000 zł. Współfinansowanie ze strony wójta gminy Ujazd i Rady Gminy Ujazd. Proszę Państwa, to jest inwestycja, która jest taką, można powiedzieć, sztandarową, jeśli chodzi o tą kadencję. W przypadku starostwa powiatowego realizujemy ją etapami i docelowo chcemy w przyszłym roku już zakończyć modernizację całej tej drogi od Ujazdu w kierunku, prawda, gminy Będków. Kwota niebagatelna, patrząc na budżet naszego powiatu. Cieszymy się, że jest to dofinansowanie ze strony gminy. Dzięki temu możemy realizować tak duże inwestycje. Proszę Państwa, na zakończenie może powiem tak. Niektórzy się dziwią, że tak dużo konferencji prasowych w krótkim czasie. Czasami jest to taka kumulacja w ciągu jednego dnia, 2-3 konferencje, ale chcemy jako Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, jak i również Rada Powiatu Tomaszowskiego, pokazać, że to wszystko, co zaplanowaliśmy na ten rok 2021, udało się zrealizować. Proszę Państwa, rekordowa liczba inwestycji w historii powiatu, nigdy nie było tak dużo inwestycji i co więcej, inwestycji zrealizowanych. To jest ważne, to jest istotne, że ten Zarząd Powiatu, ta Rada Powiatu dotrzymują słowa i chcemy pracować na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz przede wszystkim bezpieczeństwa, tego co wiąże się, że tak powiem, z takim wyjściem naprzeciw mieszkańcom naszego powiatu. Także te informacje przekazujemy, żeby ogół mieszkańców miał taki ogląd, ile pracy zostało wykonane w ramach samego samorządu, ale też, żeby móc podziękować przede wszystkim naszym pracownikom, tutaj w tym przypadku Zarządowi Dróg Powiatowemu, również Wydziałowi Inwestycji, innym wydziałom, które pracują bardzo ciężko, można powiedzieć bez wytchnienia, po to, żeby te realizacje moglibyśmy tutaj Państwu przedstawiać, żeby te inwestycje zostały zrealizowane i to, co więcej, no tak wspaniały sposób, jak tutaj dzisiaj widzimy. Mam nadzieję, że w roku 2022 również podobna liczba inwestycji będzie mogła być zrealizowana w ramach naszych środków powiatowych, w ramach współpracy z poszczególnymi gminami, współpracy z miastem Tomaszów Mazowieckim, ale również z tą możliwością związaną z pozyskaniem środków zewnętrznych, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy też środków rządowych. Cieszymy się, po prostu cieszymy się i chcemy tą radość związaną z wykonaniem tych inwestycji tutaj przekazać Państwu, podzielić się z Wami tym wszystkim, co jest dobre, co jest budujące w ramach naszego powiatu. Dziękuję bardzo.